Siemano, z domu, z moim ciepłym kotem, który grzeje mi bark. Słuchajcie, chora leżę i dostałam taki piękny prezent, słuchajcie, od pani, która nas ogląda na YouTubie. Zaraz wam pokażę co. Najpierw przeczytam list. Dzień dobry, pani Ksymeno. Jest mi niezmiernie miło, że mogę się z państwem podzielić swoją pasją. Pozdrawiam cieplutko i mam nadzieję, że do zobaczenia gdzieś na drodze, Ewa. No my też mamy nadzieję, pani Ewo, że już rozmawialiśmy też na ten temat, także też mamy nadzieję, że do zobaczenia gdzieś na drodze. Olga mi odebrała, słuchajcie, paczkę z paczkomatu, bo ja siedzę w domu chora, więc córci poprosiłam, jak będzie wracała z autobusu ze szkoły. Słuchajcie, zobaczcie co stało. Patrzcie, jakie słodycze, kurna. Zobaczcie, krasnal. A w ogóle tu jest napisane Wesoły Świąt. Nie, gdzie? Tutaj, o tutaj. Zobaczcie. Ukarnio, to ty? Zobacz, co dostaliśmy. Patrz. Jest, jakie to piękne jest. Bardzo, z dzieciakami, zobacz. Dzieciaki do tego są. No, kurna, Boże, naprawdę ludzie mają talenty. Tych dzieci mamy czworo dzieci. I to jest chyba bombki na choinkę, co nie? Tak mi się wydaje, że to są bombki na choinkę, bo są te, wiesz, zobacz. Panie Ewo, to cudne jest po prostu, zakochałam się w tym. No, bombki na choinkę, prawda? Znaczy, no bombką bym tego nie nazwała, ale zdoba na choinkę. No, piękne, dziękujemy. Dziękujemy z całego serca i serdecznie pozdrawiamy i mamy nadzieję do zobaczyska. Także później się odzywamy. Pa, pa. Szymon, nie dobieraj się do mojej paczki. Szymonek. Wyłaź stamtąd. Szoruj mi stąd. Zostaw tą paczkę, bo ona jest dla mnie. Haha. To nie jest dla ciebie paczka. Dobra, ci się już chciał. Odejdź. Jaki zainteresowany, nie? No wąchaj kamerę. A kto to przyszedł? Akustyka! Odwiedzić chorą koleżaneczkę? No. O Jezu, jaka ty jesteś cudowna. A, myślałam, że taka biedna. Nie, cudowna. Ja jestem biedna, a ty jesteś cudowna. Ale nie kolałam to. O, to ty też jesteś biedna. Też jestem biedna. No, ale... Odwiedzisz mnie jutro? Tak. Tylko, że ja nie mogę, bo nie mogę wychodzić z domu, bo jestem chora. A, no tak. No. Herbatkę? Pyszną zimową? No, wstawiłam wodę. Cieszę. Stynka nas odwiedziła. Boże, Łukaszek. A zobacz, prezent dostałam. No. Świąteczny, zobacz sobie, co tu jest. O. Zrobisz, kochanie, herbatki? Musiałam kotka pożyczyć Łukaszkowi, bo go też tutaj boli. Kotek się przydaje. Do swojego kotka, czyli do kotka. Kotka, że pożyczyłam mu kotka. Nie, że pożyczyłam mu kotka. Okulary sobie założę, bo goście przyszli, to żebym widziała, do kogo mówię. Żebym się ślepo nie patrzyła. No? Kotek tu jest. Kotek też chory. A co kotkowi? Łukaszek, o to udaje. A, wiem. Zazdrosny, że ja jestem chora. Zobacz, jakie fajne. I dostałaś list? No, ale list! Justyna tylko nie... wiem co to. Ja chory, ty chora, ty Justyna zdrowa nie zrobiła. Ale jeju... Wiesz, że to jest ręczna robota? No. Ale pięknie. Ale zobacz, jeszcze tu są dzieci. Dzieci tego krasnoludka. No. Ale zobacz, to jest na choinkę. Ojej, jakie ładne. Cudne, nie? Śliczne. Przecudowne w ogóle. W ogóle mnie to rozczula, że ludzie mają takie talenty. Tak, jeżeli mi się no, takie rzeczy. Tak, robić, piękne to jest, naprawdę.
Jak chcesz, to ci mogę do przyczepy dać. Ale miło. Dwa takie, żebyś mogła sobie powiesić świąteczne, co? Mhm. To dam tobie do nowej przyczepy to. To dwa kolorki. Tak. Możesz sobie wziąć zielony i siwy, ja będę miała zielony i siwy. Ty, ale zarąbiste. No. Śliczne, nie? Bardzo, bardzo to miłe. Miły gest. Tak. Rozczula w ogóle. No. No, ale w ogóle, że wiesz, że to jest... Kurna, te talenty mnie rozwalają. Tak, tak. Bardzo miły list. Bardzo miły. No. Jak? Fajnie. Miło, bardzo, nie? Bardzo, no. No. Pokaż, bo nie widziałem. Kotek, nie czytałam? Czytałam chyba na głos list. A to nie, Olga czytała na głos. Ale ja. też pani. Tak, pani jeździ. Ewa. Też tak, 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 też tak. Już rozmawiałam z panią Ewą. Przez telefon. Nie przez telefon, tylko pisałyśmy do siebie i no, stąd wiesz. Tak, że pytała się, czy mogłaby mi przysłać. Mówię, oczywiście, że mogła. To jest cudowne. Fajne te krasnoludki. No. Miło, bardzo miło. Pani Ewo, jeszcze raz dziękujemy. Z całego serca. Bardzo. Idziesz, wodę wstawiam, idziesz zrobić herbatkę? No, już synka nie zrobi. Synka nie zrobi zimowy, bo ona nie umie. Tak jak ty. Ty robisz cudowną. Ojej, ja chciałam się zapytać, jak taka ciepła ściana. A to kaloryfer. Idź, kochanie, zrób herbatkę. Panią herbatkę nam zrobił. O, pyszna. Jaka dobra. Symenka mi kazała powtórzyć do kamery. Pyszna. Bo ale reakcja była naturalna? Tak, zachwyciła się bez kamery, kazała mi się zachwycić tak, do kamery. Zachwyciłam się bez kamery. Nie, ale pyszna, u Kanio robi pyszną herbatkę. No, tak. No, tylko szkoda, że bez prądu. A też sobie tak pomyślałam właśnie. A my mamy dobry prąd czasami. No, pyszna, naprawdę pyszna. Z pomarańczą i z cytrynką. I co? I jeszcze co to tam? Jej, ale jesteście obolali. No. O, jak tak patrzę na was. Jak tak patrzę. No przykro. Ciebie też odwiedziłam. Tak? Ale zobacz, jaki on jest skrzywiony, pokaż. No, jaką minę. O Jezu, jaki on jest skrzywiony, jakby cytrynę zjadł. Masz teraz ty kotkiem się obtul. Musimy się dzielić, bo mamy jednego kotka. Można by było nam kupić, nie? No. Musimy sobie kupić kotka. Można by było nam kupić. Kupić wam kotka? Tak. Nie, jeszcze musimy jeden termofal. No w ogóle to chyba trzeba spięć jeszcze kupić. To może jemu pieska? No. Czyli pijemy herbatek. A czy to ja nalej robotnie taki pojemnik? Justynka robi zakupy, słuchajcie. Pokaż, co tam kupujesz. To jest zły. Tak, jest zły pojemnik. No widzisz? Bo nie ma lejka. No. No właśnie, no. Widzisz? Jakub! Jakub, do ciebie to. A to on ci to wysłał? Czemu ty w ogóle dałeś jej pojemnik bez lejka? Bez lejka. No. Taki z ciebie karawaningowiec? A, ja wiem dlaczego. Bo z mojego korzystałeś ostatnio. Przypomniałam sobie. No, Justynka zamawia wszystkie rzeczy, takie już karawaningowe, do przyczepy. Siema. Z domu znowu nadaję, bo jestem cały czas chora. Dzisiaj to chłodno. Wczoraj było zimniej, ale dzisiaj to takie nieprzyjemnie jest. Błażejek robi obiadek. Co robisz, Błażejek, na obiadek? Szpinak z indykiem i ciosnek. Dużo ciosnek, bo sroga zima idzie. A cebulę po co pokroiłeś, cebulę? Bo też jest zdrowa. I też będzie do szpinaku? No. Aha. Dobra. Zrobiłeś zakupy. O, dzisiaj, słuchajcie, jest mecz. O 17:00. Polska-Meksyk, więc oglądamy, kibicujemy, czekamy na Łukaszka, aż wróci z pracy i będziemy kibicować dzisiaj naszym, mam nadzieję, że wygramy. I nie znam się na tej, co? I ciosnek, dużo ciosku. Na ten mecz? Nie, generalnie. O Jezu, generalnie to dużo ciosku, ja to jestem strasznie obolała, w ogóle ten tydzień dla mnie to jest jakiś masakryczny. Jestem, o, i Szymeonek, co ty tutaj chcesz? Nie tocha mnie Szymonek. To co, ja to idę się położyć, nie? Zrobię sobie tego grzanie w kocie moim i się położę. Rehabilitację miałam dzisiaj i wróciłam właśnie z tej rehabilitacji. I taka jestem, znowu mnie pan okrzyczał, że nie dbam o siebie i że znowu nadwyrężam tą rękę. Ale to ja nie wiem, co trzeba robić, żeby nic nie ruszać ręką. Jak ja, no, ręka to jest akurat... No ja nie wiem, jak można nie nadwyrężać ręki. To się nie da, nie da. Nie da się nic robić. I tak już mało robię. Dobra, idę się kładę. Czekam na obiadek, synunio zrobię. I ciosnek. Dużo ciosnek. Powtarzasz się. No. Symonku. Moje dzieciątki. Mój Symonek.
Oh, no leż, leż. Właśnie, słuchajcie, zmontowałam wam film do puszczenia. I jeszcze sandomierza, słuchajcie. Także, ale coś Szymonek chce wyjść. Idę zobaczyć, jak ten Błażejek sobie z jedzeniem radzi. No, wychodzisz? Byłaś. Jak tam, synu? Jedzonko już jest? Zara będzie. Zara, to wiesz, gdzie ma i kto ma? Jezu, taką Michę jedzenia zrobiłeś? To się zmierza. A, że wszystko razem? A tata już dzwonił, czy jedzie? Nie. No, żeby na ten mecz zdążył. Co oglądasz? Jest ósme. Nie, robimy reklamy. Tak? A co oglądasz? Mów się. Bo to produkcja zagraniczna. Tak? A po polsku gadałem. No. Będziemy szamać. Niedługo tylko czekamy szczegół meczu parę godzin. Spinaczek z ryzyczkiem. I ciosnę się dużo ciosnę. Tak, ty z tym czosnkiem to coś masz. Zima idzie stąd. No. Trzeba się... Żadne wino trzeba zrobić jeszcze. A ty dzisiaj do roboty idziesz? Tak. Czyli nie będziesz pił? Ja dzisiaj tylko naturalne te składniki antygrypowe. Czosnek, cebulka. Boisz się grypy? Nie. Łukaszek, Błażejek, ale wziąłbyś to może wytar, co? Nic mi nie jest. Także jak już robisz to porządnie. A już tam jest makaron? Od spodu, ale druga partia makaronu się gotuje. Ale no. Chyba za dużo tego zrobiłem i trzeba będzie makaronu jakiegoś dogotować. Albo gnioki. O, pojadę może i kupię gnioki. No ale tu już rzuciłeś tutaj ten makaron, tak? No tak. No, ale to czemu w większym garze nie ugotowałeś makaronu, żeby na raz było? Tylko na dwa razy taki mały. Nie, myślałem, że się zmieści. Nie, wydaje mi się, że jak ten makaron dołożysz, to będzie akurat dobre. Więcej sosu będzie po prostu. Wygląda smacznie, znakomicie wygląda. O, o, i kipi. A! Wycieraj to szybko, raz, dwa, trzy. No bo przychodzisz i nie zagadujesz. A co ja ci takiego zagadałam cię? Nakładasz? Bo jestem głodna. O, ja nie pomieszam tą ręką. To mogę. Nie, chociaż nie, bo wywalę. Dobra, słuchaj, nakładam. Wytrzyj to, ja to później tą kuchenkę umyję. No i co, i będziemy jeść. Także do zobaczyska. Pa, pa. No i siema z powrotem. Oglądamy mecz. Właśnie się, słuchajcie, zaczął. Córcia mi kota dała gorącego. Chipsy. Oj. I podniosę do sofa. I oglądamy na leżąco, bo się źle czuję. Także zobaczymy, jak nam pójdzie. I tak oglądamy mecz. Bez emocji, bo nie ma emocji, nie? No nie ma. Nie ma emocji. Cały czas są pod naszą bramką. Może... Ale musi być gorąco w tym Katarze, nie? Szymon, a ty co robisz? Atakujesz mnie tutaj? A palce będziesz atakował. No i po pierwszej połowie mamy 0-0. Łukaszek, a co my tak? Mecz bez piwka? A może wino byś grzane zrobił? Czy gdzieś jeszcze jedziesz? Która jest? Mogę jeszcze gdzieś jechać. Tak? Ale możesz czy nie możesz? Mogę, ale nie muszę. A, to musisz czy nie musisz? Nie muszę. Ale mogę. Ale mogę. No zobaczcie, ja o wodzie. Mecz oglądam, to aż po prostu słabo chyba, nie? Zdrowiuszko. Zdrowiuszko? Tak, z tymi chipsami zwłaszcza zdrowiuszko. A ciebie dzisiaj boli? Mniej. A mnie dzisiaj więcej. I pan fizjoterapeuta to widział, że znowu z tą ręką. Byłeś mnie wyczyli? Tak. Co widział? No, że mam znowu nadwyrężoną ten bark, że się nie oszczędzam.
Ja nic nie powinnam robić, nawet nie powinnam wstawać rano z łóżka chyba. Jezu, męczące to jest. Jak to ma trwać tyle czasu, to ja się po prostu wykończę psychicznie. No, w piżamce sobie leżę. No wiesz, jak się pije, to dłużej to się będzie spać. Jak się pije alkohol, to się dłużej dochodzi, dlatego piję wodę. No. Zobaczymy, jak nam ten mecz pójdzie. Na razie jest 0-0 i po pierwszej połowie. Czekamy. No i po meczu. Mamy remis 0-0. Także. Jak się tak gadać, jak relacjonują. Tak, jak ja w ogóle... Nie, słabe to. Nie znam się na piłce, ale słabe. Nie znam się, ale się wypowiem. Okrągła bramki są. Tak, tak. Nie znam się, ale się wypowiem. Ale jest taki kawał o Meksykanach. Proboszczowi na plebanii ginęły tuje i wysłał kościelnego w nocy, żeby się na nich zaczaił, sprawdzić, kto te tuje mu kradnie, nie? No i ten kościelny się zaczaił w nocy. Rano idzie do proboszcza i proboszcz go pyta. No i jak tam? Kto kradnie te tuje? No, ten kościelny mówi, że Meksykanie. A proboszcz mówi, jak to Meksykanie? On mówi, no siedzę sobie w krzakach, ciemno i słyszę, jak kradną. I mówi jeden do drugiego, czy to wszystko? Conchita. Nie. Czy to wszystko? A on mówi, nie, jeszcze te... Conchita? Tak? Nie, jeszcze te kilka. Spaliła? Czy to wszystko po meksykańsku? Po meksykańsku, czy to wszystko? Conchita? Nie, jeszcze te kilka. Spaliłam, no. Dobra. Mecz kiepski to i kawał kiepski. Słuchajcie. Kończymy tego vloga. Trzymajcie się cieplutko i zdrowia wam życzę, bo zdrowie jest najważniejsze. Łukaszek, żegnasz się? Nie mogę się odwrócić. Tak? To ja kamerą do ciebie podlecę, tak jak w filmie. Nara. 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 Do następnego. Pa.